kiedy ja nawet jeszcze nie marzyłam o tym, że będę mogła prowadzić wraz z mężem teatr na ulicy Marszałkowskiej i to tak fajny, to tak miły teatr, który stanie się poważną instytucją, to spotkałam na swojej drodze ludzi, którzy już wtedy swoje marzenia i pieniądze, co jest też bardzo ważne, zamieniali w teatr. Oni pozwolili mi uwierzyć, że ta pasja jest bardzo napędzająca życie i właściwie staje się naszym innym, powiedziałabym, miejscem duchowym, takim miejscem na ziemi. Oni je sobie stworzyli w Częstochowie. W Częstochowie to jest bardzo zacna i poważna instytucja teatralna. Agencja Certus, proszę Państwa. Prowadzona przez dwoje cudownych ludzi, których, no, ośmielę się powiedzieć, że są moimi przyjaciółmi. Krysia i Jurek Pietrzakowy. Krysiu, biorę takie głupie błędy. Ale proszę Państwa, to są naprawdę prawdziwi pasjonaci. Dzięki ich ogromnej pasji będziecie Państwo dzisiaj mogli zobaczyć ten spektakl, ponieważ oni go wyprodukowali, oni go stworzyli, namówili i namówili też wspaniałych twórców do tego spektaklu. Otóż zaprzyjaźnili się, myślę, z nimi i tylko dlatego Czarek Żak zdecydował się wyreżyserować cudowną komedię Eryka Chappelle'a. Czarek Żak występuje tu w podwójnej roli, bo również jest aktorem w tym spektaklu, więc myślę, że dla Państwa to będzie niesamowita gratka, żebyście go zobaczyli w tych dwóch wariantach. Proszę Państwa, w spektaklu jeszcze zagrają panie Iza Kuna i Renata Dancewicz, panowie Leszek Lichota, Rafał Królikowski, no i Cezary Żak. Ja ze swojej strony jeszcze mam bardzo miły zwyczaj, miły obowiązek podziękować naszym patronom medialnym. To jest Radio Wawa, Teletydzień, Gala, Metro, AMS, Glosy Media, Polki.pl i Interia.pl. Po spektaklu, jak zwykle, proszę Państwa, zapraszamy na bankiet sponsorowany przez cukiernię Finezja, ale tam będzie nie tylko słodko, będą jeszcze dużo miłych innych przekąsek i rzeczy, a przede wszystkim bardzo dziękujemy firmie Wyborowa. A na koniec naszego wieczoru spędzonego w naszym teatrze o Państwa bezpieczną podróż do domu zadba moje ukochane Eletaxi 811 11 11. Ja tutaj mam taką cichą umowę z panem prezesem, że robi jeden taki myk. On to wie, a Państwo mi wybaczcie za to. Proszę Państwa, życzę Wam miłego wieczoru.